Nawet 600 milionów złotych powróci na ubezpieczeniowe konta przedsiębiorców. Pieniądze odzyskają między innymi ci, którym z powodu istniejących nadpłat na kontach zaniżono wartość zwolnienia z obowiązkowych płatności. ZUS dokona zwolnienia ze składek tych firm, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Przepisy w tej sprawie weszły w życie 20 września. Skorzysta z nich nawet 800 tysięcy firm w całym kraju. Po zmianie przepisów nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. ZUS zrobi to z urzędu po 20 września zgodnie z ustawowo wyznaczonym terminem. Zakład poinformuje o tym płatników na platformie. Usług elektronicznych. Kiedy środki pojawią się już na kontach, możliwe będzie zawnioskowanie o zwrot tych nadpłat lub o ich zaliczenie na poczet przyszłych składek. Pieniądze mogą również pozostać zawieszone na koncie i stanowić swoisty bufor bezpieczeństwa. ZUS bez naszego wniosku nie odeśle nam pieniędzy do banku.